Teraz o przemówienie poproszę zapowiadanego już wcześniej prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego. Brawo! Czołem wielkiej Polsce! Przyjaciele, kiedy w listopadzie 2017 roku zgłaszałem interpelację w sprawie ustawy 447, kiedy w styczniu 2018 roku jako poseł niezrzeszony w imieniu Ruchu Narodowego zabierałem głos w mównicy w tej sprawie, myślałem o jednej rzeczy. Czy będzie to głos osamotniony? Czy będzie to głos, za którym nikt nie pójdzie? Czy będzie to głos, który zostanie zduszony? Nie, nie udało się zdusić tego głosu. Udało nam się obronić na poziomie propagandowym stan faktyczny, wiedzę o tym, że jest szykowany ogromny zamach, i za to wam wszystkim serdecznie dziękuję. Brawo! Brawo! Dziękujemy! 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 Dziękuję bardzo serdecznie, że jest tutaj z nami ta osoba, która jako jedna z pierwszych biła na alarm w Polonii amerykańskiej, pani dr Mira Modelska-Krycz. Bardzo się cieszymy, że jest tutaj z nami. Proszę państwa, nie ma dzisiaj, bo jest na wyspach, ale musi dzisiaj paść to nazwisko tego, który od lat, od dekad przez tym przestrzegał, który mówił o tym i który zawsze był atakowany i po twarze w jego z kierunku leciały. Michalkiewicz! 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 Dziękuję bardzo serdecznie Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości z Robertem Bąkiewiczem za to, że podjęli tą inicjatywę, za to, że organizowali kampanię nie dla roszczeń, za to, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Robert, zapraszam cię, chciałem ci uścisnąć rękę. Jesteś tutaj gdzieś? Dziękujemy serdecznie, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie za tą wielką, wspaniałą kampanię, za to wielkie wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Ja tobie, Robert, też dziękuję, bo pamiętam, jak na początku ubiegłego roku pierwszy napisałeś interpelację, pierwszy jako poseł o tym mówiłeś, i ja ci też za to bardzo dziękuję, naprawdę. Brawa, brawa, proszę państwa. Proszę państwa, dziękuję tym, którzy zjednoczyli się w tym wielkim zrywie, wszystkim organizacjom patriotycznym, wolnościowym, obywatelskim, dzięki którym dzisiaj budujemy Konfederację, dzięki którym dzisiaj idziemy do wyborów z nadzieją! Brawo! Konfederacja! 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 Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym patriotom. Słuchajcie, są z nami Polacy z Litwy również. Są z nami Polacy z Litwy. Byłem tam tydzień temu w Wilnie. I oni też od dekad doświadczają grabieży majątku. Wiecie, co zrobił ten rząd? Dogadał się za plecami Polaków z Litwinami. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ten rząd się dogada z Żydami tak samo w sprawie Polaków tutaj w Polsce, bo z jego majątku, to nie może mieć wątpliwości. Niestety, taka jest prawda. Judasze! 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 I powiem wam jedno. Wiecie, co zrobi w przyszłym tygodniu Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński w przyszłym tygodniu, co rzadko robi, wyjdzie na mównicę sejmową i powtórzy: nie będziemy płacić żadnych odszkodowań. I nawet przyjmą jakąś ustawę. Jakąś ustawę przyjmą, bo zawsze tak robią, bo zawsze w ten sposób obiecują. Tak jak obiecywali w sprawie imigrantów. Nie wpuścimy ani jednego imigranta. A co się dzieje? Na ulicach Warszawy robi się ciemno. Taka jest prawda. Proszę państwa, miejcie świadomość, tylko dociążenie PiS-u z prawej strony, tylko zorganizowana siła polskich patriotów, tylko Konfederacja może zatamować na poziomie politycznym te roszczenia, tylko jeśli PiS będzie potrzebował tego. Brawo!
Konfederacja! 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 Ale Konfederacja to działalność polityczna, a za tym też musi iść działalność społeczna, aktywność każdego dnia. Bardzo się cieszymy i podkreślamy to, że tutaj dzisiaj są z nami porzucone, osierocone, wypchnięte kluby Gazety Polskiej. Ci dobrzy patrioci, którzy zwłaszcza po Smoleńsku dołączyli do tej pseudoprawicy, która dzisiaj rządzi, bo sądzili, że tam będzie prawdziwa Polska. Dobrze, że jesteście dzisiaj z nami. Bądźcie z nami, razem obronimy Polskę! Brawo! Potrzebny jest ruch społeczny, dokładnie tak, jakim jest Marsz Niepodległości, tak jak te wszystkie stowarzyszenia, organizacje, które go tworzą, organizacje młodzieżowe, narodowe i nie tylko młodzieżowe. Proszę Państwa, żeby było jasność, czego oczekujemy od rządu? Od rządu Rzeczpospolitej, od pana prezydenta, od pana premiera, od tych wszystkich, którzy mówili do tej pory, jeszcze w zeszłym roku, nie ma zagrożenia, nie ma zagrożenia ustawą, nie widzimy tego zagrożenia. Wiecie, czemu nie widzieli tego zagrożenia? Powtórzę, bo im się jarmułki na oczy zsunęły. Od nich wszystkich oczekujemy, nie wobec polskiego wyborcy, nie wobec polskiego widza w internecie, albo nawet nie w Sejmie, ale oczekujemy, że staną obok prezydenta Stanów Zjednoczonych, obok sekretarza stanu, który był w lutym i próbował te roszczenia tutaj wymuszać, obok oficjeli amerykańskich i powiedzą im prosto w twarz. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie będzie realizować bezzasadnych roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Nic innego nie może nas satysfakcjonować. Przed niczym innym nie ustąpimy, nawet jak coś uchwalą, bo będą próbowali robić przez te ostatnie dwa tygodnie przed wyborami cuda. Cuda obiecywać, cudeńka. Nie wierzcie to. Wierzcie w siebie. Wierzcie w zorganizowaną siłę polskiego narodu. Bo ja wierzę, że jesteśmy silni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie organizatorów i dziękuję im za to wspaniałe wydarzenie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem!